Johan André Forfang, wczoraj 19, najsłabszy z Norwegów. No, trudno się dziwić, skoro czterech Norwegów znalazło się w pierwszej dziesiątce. Jeden co prawda tylko na podium, czyli po 7 konkursach z rzędu, kiedy wygrywali tylko Norwegowie. Wczoraj po raz pierwszy ktoś inny wygrał konkurs Pucharu Świata. A Forfang od 2 lat czeka na miejsce na podium. Na razie forma, którą prezentuje, no nie upoważnia nas do jakiegoś wielkiego optymizmu co do dzisiejszego konkursu. Teraz to był dobry skok. Osiągnął prawie, no zabrakło pół metra do punktu K, 124,5, 18. U wszystkich sędziów będzie miał sporo punktów dodanych za wiatr z tyłu, bo 15,6 i to da Forfangowi w tej chwili miejsce w pierwszej dziesiątce. Jest 8.